Jeżeli korzystamy ze smartfona, to korzystamy również z aplikacji mobilnych. Badania pokazują, że 90% czasu ze smartfonem spędzamy właśnie korzystając z aplikacji mobilnych. Większość z nas nie wyobraża już sobie życia bez aplikacji takich jak aplikacje pomagające w nawigacji, czy aplikacje rozrywkowe, lub aplikacje, które pomagają komunikować się przez social media. Mówiąc o aplikacjach mobilnych, nie sposób nie powiedzieć o przeglądarkach internetowych i aplikacjach, które pozwalają je obsługiwać. Aż 60% użytkowników smartfonów posiada co najmniej jedną aplikację, która pomaga im surfować po internecie. Nie dziwię się, ze względu na to, że takie przeglądarki internetowe pomagają, żeby w sposób szybki, łatwy i efektywny docierać do informacji, które są nam potrzebne, na przykład w pracy czy w życiu prywatnym. Dodatkowo ważnym rynkiem aplikacji są aplikacje rozrywkowe. Na świecie około 1,5 miliarda osób korzysta już w tym momencie z gier internetowych i myślę, że większość użytkowników smartfonów w Polsce również może zidentyfikować się z takimi użytkownikami. Coraz częściej korzystamy z aplikacji, które są dla nas pomocne w takich poważnych sprawach czy w życiu codziennym. Przede wszystkim mówię tutaj o nawigacji za pośrednictwem GPS-a. W tym momencie nawigacje na smartfony i aplikacje, które je wspomagają, są już tak rozwinięte, że nie tylko podpowiedzą nam, jak dojść do najbliższej restauracji czy naszego ulubionego sklepu, ale również podadzą nam rozkład jazdy autobusów, pociągów, czy też pozwolą nam przemieszczać się na przykład samochodem, rowerem po miastach. Niewiele osób wie, że dość dużą grupą użytkowników smartfonów są osoby niewidome i niedowidzące. W tym momencie telefony są już w taki sposób udźwiękowione, że bardzo łatwo jest nam z nich korzystać. My również korzystamy z podobnych rozwiązań. Dzięki na przykład GPS-owi rozwija się ratownictwo w Polsce. Aplikacja Pomoc w Górach pozwala szybciej dotrzeć do użytkownika smartfona dzięki temu, że znamy jego pozycję właśnie dzięki modułowi GPS wbudowanego smartfona. Taką ciekawą aplikacją jest aplikacja Sync Assistant. Używa jej już prawie 20 tysięcy osób na całym świecie i dzięki niej mogą rozpoznawać m.in. kolory, rozpoznawać źródła światła, docierać z miejsca na miejsce, wracać po własnych śladach. Jest to myślę o tyle ciekawa aplikacja, że niewiele osób myśli o smartfonach jako o sposobie na rehabilitację osób niepełnosprawnych.